Witam wszystkich, nazywam się Małgosia. Pochodzę tutaj z okolic Wałbrzycha, z Jedinezdroju. Chciałam wam powiedzieć o moje świadectwo, jak spotkałam Jezusa w swoim życiu. Spotkałam Go wiele lat temu i tutaj przed chwilą była pani, która chciała usłyszeć o Jezusie, ale zatrzymała ją religia. Kiedy usłyszała, że nie jesteśmy z Kościoła katolickiego, nie chciała nas słuchać. Ja wam powiem, że od dziecka byłam katoliczką bardzo gorliwą. I spotkałam Jezusa właśnie w Kościele katolickim. I wiem, że można spotkać Jezusa wszędzie. W każdym kościele można spotkać Jezusa, ale to nie jest koniec naszej drogi. I teraz jest właśnie taki moment w moim życiu, że Jezus poprowadził mnie dalej. Nie spodziewałam się tego zupełnie. Religia mnie bardzo mocno związała, bardzo mocno mnie religia trzymała. To jest coś takiego, co nie pozwala pójść za Jezusem. Chcę wam powiedzieć, że otwórzcie się na Jezusa, bo naprawdę dużo tracicie. Ten moment, kiedy Jezus otworzył moje serce, kiedy spotkałam ludzi głoszących mi pełną Ewangelię, był dla mnie przełomowym momentem w życiu. Zrobiłam krok wiary i powiem wam, że przez 2 lata bardzo dużo się w moim życiu zmieniło. Nie żałuję tego kroku i wiem, że to jest droga, którą jest Jezus. I dzisiaj mogę wam powiedzieć ze spokojnym sumieniem, nie bójcie się wyjść z religii, nie bójcie się szukać Jezusa tam, gdzie słyszycie ludzi, którzy Go głoszą. Jezus jest w waszych sercach i On woła do was, abyście otworzyli swoje serca. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam, gdzie jest głoszony Jezus, tam jest On obecny. Możemy narzekać na swoje życie, możemy płakać przed Bogiem, nic nam to nie pomoże. Jezus jest drogą, która jest realną drogą. To są ludzie, których Bóg stawia na naszej drodze i właśnie takich ludzi Bóg postawił na mojej drodze. Ta Ewangelia, którą usłyszałam teraz, jest pełną Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, kiedy byłam w Kościele katolickim, mówiono mi, że Jezus uzdrawia, owszem, ale nie wszystkich i nie zawsze. Mówiono mi, że muszę się godzić na wiele nieszczęść w moim życiu, no bo tak już jest Pan Bóg, po prostu kiedyś może ci odpowie, może kiedyś się dowiesz, dlaczego tak jest w twoim życiu, dlaczego sprawy w twoim życiu są nierozwiązane. I powiem wam, że to wszystko jest kłamstwo. Ja dzisiaj to wiem, że to jest nieprawda, co mi wciskano w Kościele katolickim i to naprawdę wiele autorytetów mi o tym mówiło, którym zaufałam, którym wierzyłam. Mówili mi ludzie, którzy głoszą rekolekcje, którzy no, kapłani z urzędu, prawda, głoszą Jezusa, ale mówili mi ludzie, którzy spotkali realnie też Jezusa w swoim życiu i oni nie mieli jakby odpowiedzi też na moje pytania. Odpowiedzią stał się dla mnie Jezus, który mnie poprowadził tak, jak mnie poprowadził i dzisiaj jestem wolna od religii. Cokolwiek to dla was znaczy, ja po prostu tego doświadczyłam i wiem, że nie można się na siłę trzymać jakiegoś kościoła martwego, w którym nie widzisz jakby dalszej drogi dla siebie. Dużo by tutaj mówić, też ten moment przełomowy to był taki, że ja zostałam uzdrowiona od choroby i to się stało tak właściwie w momencie, kiedy ja otworzyłam swoje serce, że ja wyjdę z kościoła, z tej wspólnoty, której byłam. I to było powiązane również z relacjami z ludźmi, którzy mnie związywali. Te relacje z ludźmi, one mnie związywały i one mi też spowodowały to, że ja zaczęłam chorować. W momencie, kiedy ja zrezygnowałam z tych relacji, które mnie uzależniały, zostałam uwolniona od choroby. Była to astma, jeszcze nie astma, ale była to bardzo silna alergia. Ja już miałam takie ataki duszenia, że no myślałam, że chwilami umrę. Miałam
całą torbę leków od lekarzy, które mi nie pomagały, a moja choroba wręcz się nasilała. W momencie, kiedy uwierzyłam sercem Jezusowi, choroba odeszła. Kochani, zachęcam was, posłuchajcie nas. Każdy z nas ma inne świadectwo i każdy pochodzi z innej części Polski, świata. Mamy tutaj też właśnie Hindusa, więc wszyscy jesteśmy tacy sami przed Bogiem. Nieważne, jaką mamy historię, ile mamy lat, z jakiego kościoła pochodzimy. Jezus jest realny, żywy i dzisiaj chcę oddać Mu chwałę na tym miejscu, przyznając się do Niego. Chwała Panu. Alleluja.